Dawid już na belce startowej. Jest zielone światło, jest sygnał od Michała Doleżala. Dawid, daleko, bardzo daleko. 231,5 dzisiaj w serii próbnej. Mocne wyjście z progu, tak jak u Dawida. No i teraz lecimy. Jeszcze kawałek. Przed 220 metrem wylądował reprezentant Polski. Podobne warunki do tych, w których skakał Karl Geiger. Będzie miał Dawid tu dane 1,2 punktu, 219 metrów, odległość uzyskana przez naszego reprezentanta. Ale tak, 221,5 Piotrek Żyła, który jest czwarty. 224,5 Andrzej Stękała jest piąty. Kamil Stoch ósmy, 213,5. Dawid Kubacki teraz 219. To oznacza, że w tym momencie będziemy mieli czterech Polaków w dziesiątce. Tak, bardzo dobra postawa biało-czerwonych. Trochę niekorzystne warunki miał Kamil Stoch. Być może też jakiś błąd popełnił. Będzie czas później po konkursie, aby z nim o tym porozmawiać. I szósty Dawid Kubacki. I tak to się ułożyło. Czwarty Piotr Żyła, piąty Andrzej Stękała, szósty Dawid Kubacki, dziewiąty w tej chwili Kamil Stoch.